Jacek Raubo, to jest komentarz Defense24, a dzisiaj, szanowni państwo, kilka słów odnoszących się do tuneli Hamasu lub raczej czegoś, co określa się jako Gaza Metro albo Metro w strefie Gazy. Niewątpliwie pod strefą Gazy powstał szereg obiektów podziemnych o zróżnicowanych celach i zadaniach, ale też zróżnicowanej konstrukcji. Zostały one zbudowane przez ostatnie lata przez organizacje terrorystyczne, takie jak Hamas, w celu uniknięcia obserwacji z powietrza, która jest niemalże codziennością tego obszaru. Izrael posiada przewagę właśnie w powietrzu, używa tutaj środków załogowych, bezzałogowych, obserwacji lądowej, ale również zapewne zdjęć satelitarnych do monitorowania aktywności terrorystów z Hamasu czy też palestyńskiego islamskiego dżihadu. Stąd też oni, reagując na przewagę technologiczną swojego przeciwnika, zeszli pod ziemię. Zdajemy sobie sprawę, że część tych obiektów ma charakter typowego schronu, który jest przewidziany, aby terroryści mogli przeczekać na przykład uderzenie z powietrza wykonywane przez maszyny załogowe czy też maszyny bezzałogowe. Ale część tych obiektów zyskała w ostatnich latach rozmach, jeśli chodzi o kwestie instalacji tam centrów łączności, również podziemnych fabryk czy też elementów konstrukcyjnych, które pozwalają takim fabrykom na ziemi pracować, jeśli chodzi o wytwarzanie tutaj systemów rakietowych, ale też chociażby improwizowanych ładunków wybuchowych, różnego typu elementów niezbędnych do prowadzenia aktywności terrorystycznej przeciwko siłom obronnym Izraela i generalnie przeciwko służbom bezpieczeństwa Izraela. Jest to bardzo skomplikowana sieć obiektów, które możemy tak naprawdę tylko szacować i stąd tutaj pojawia się porównanie do tuneli chociażby związanych z metrem w różnych państwach świata, dlatego że mówimy nawet o 500 kilometrach różnego typu obiektów. Tak jak powiedziałem wcześniej, ich przeznaczenie jest wysoce zróżnicowane, ale jednocześnie konstrukcja ulega coraz lepszej modyfikacji. Bardzo wiele środków finansowych, które płynęło do strefy Gazy, najprawdopodobniej zeszło albo spłynęło pod ziemię. No tutaj niewątpliwie kontrowersyjnym aspektem jest formuła zabezpieczenia tego typu obiektów przez Hamas i palestyński islamski dżihad. Wejścia i wyjścia, co zostało udowodnione w licznych obserwacjach, znajdują się przy albo nawet w obiektach użyteczności publicznej, obiektach sakralnych, obiektach związanych ze szkolnictwem czy też chociażby kwestii szpitali, przychodni. Z drugiej strony pamiętajmy, że część tych obiektów znajduje się pod zwartą zabudową miejską. Było to widać w ostatnich bombardowaniach, gdzie część filmów wykazywała, że po zniszczeniu chociażby takiego schronu czy też tunelu dochodziło do poszczególnych eksplozji w różnych odgałęzieniach, szczególnie jeżeli chodzi o elementy wentylacji, jeżeli chodzi o elementy pobierania powietrza. Jest to wyzwanie dla izraelskich sił obronnych, dlatego że na dzień dzisiejszy muszą mierzyć się nie tylko z niszczeniem tego typu podziemnych konstrukcji, tak jak to zrobili w trakcie operacji Guardians of the Wall, która była kilka lat temu i była właśnie wymierzona w sieć tuneli Hamasu, ale z drugiej strony muszą brać pod uwagę wejście do tych tuneli. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się sugestie, iż ponad 100 zakładników znajduje się w rękach terrorystów. Oczywiście te wartości, one są bardzo rozbieżne, czy też w jakimś tam stopniu mogą się zmniejszać lub zwiększać każdego dnia, każdej godziny, ale część z nich najprawdopodobniej, z dużą dozą prawdopodobieństwa, znajduje się właśnie pod ziemią. I tutaj pamiętajmy, że Izrael ma doświadczenie, jeżeli chodzi o działania tunelowe. Dlatego, że dotychczas przede wszystkim żołnierze Cehalu schodzili do tych tuneli podziemi, które służyły do infiltracji terytorium Izraela. My mówimy tutaj już o miasteczku gdzieś tam znajdującym się pod strefą Gazy, ale nadal funkcjonują te tunele, które no, w jakimś stopniu dają możliwość zaskoczenia wojsk izraelskich czy też służb bezpieczeństwa. I stąd bierze się izraelski know-how, jeżeli chodzi o działania tunelowe. Izraelczycy inwestują m.in. w wyspecjalizowane jednostki Cehalu do działań tunelowych, ale również inwestują w sprzęt, w tym roboty, w tym systemy łączności. Pamiętajmy, że walka w tego typu tunelach jest wysoce
sztuce skomplikowana z racji przygotowania ich do działań obronnych, na przykład położenia min pułapek, ale też pamiętajmy, że znajdujemy się pod ziemią, nawet 30 metrów pod ziemią. W izraelskim Cehalu, w izraelskich siłach obronnych znajdują się jednostki wyspecjalizowane, tak jak powiedziałem, Yahalom, a więc ta jednostka dedykowana, ale też poszczególne, chociażby inne części wojsk lądowych również rozwijają tutaj żołnierzy dedykowanych do działań tunelowych, do działań tak naprawdę pod ziemią. Jak to będzie przebiegało? No, trudno dzisiaj przypuszczać, żeby przeprowadzić operację ratowania zakładników bez zaryzykowania zejścia pod ziemię, mając na uwadze chociażby doświadczenia Izraela z wcześniejszymi porwaniami ich obywateli, czy też ich żołnierzy. Dzisiaj ta skala jest o wiele większa po tym, jak Hamas zaatakował Izrael, zaskoczył część kibuców, zaskoczył część obiektów wojskowych znajdujących się na tak naprawdę tym pasie wokół strefy Gazy. A więc jeżeli myślimy o izraelskiej operacji lądowej, albo wielodomenowej, to widzimy ją też na dwóch powierzchniach. Na tej powierzchni, która znajduje się właśnie w strefie Gazy, często w zwartej zabudowie, ale również na tym elemencie, który znajduje się pod. To jest rzecz, która dotyczy nie tylko samej strefy Gazy, to też o tym musimy pamiętać. To są również kwestie strategiczne, jeżeli chodzi o przygotowanie izraelskich sił obronnych wobec walki z terrorystami z Hezbollahu. Oni o wiele bardziej rozwijają to, bo mają tą swobodę operacyjną w południowym Libanie. Dodatkowo jeszcze pamiętajmy, że ten know-how wpływa do strefy Gazy poprzez kooperację z Hezbollahem, ale Hezbollah sam się uczy od podmiotów państwowych, jakimi jest Syria, ale przede wszystkim Iran, który ma olbrzymie doświadczenia w właśnie kamuflowaniu, budowaniu tego typu schronów, elementów zabezpieczających ich infrastrukturę jądrową, w tym tajny program zbrojeń jądrowych, ale również te elementy konstrukcyjne właśnie podziemne chronią składy amunicyjne, składy rakietowe, czy też obiekty kluczowe dla strażników rewolucji w Iranie i sił zbrojnych irańskich. A więc ten element wiedzy, doświadczenia, ale też takiego narzędziowego podejścia do budowania obiektów pod ziemią, on w jakimś stopniu penetruje Bliski Wschód, idąc od Libanu, idąc przez Hezbollah, być może aż do strefy Gazy. No i pamiętamy jeszcze jeden wątek, który odnosi się do walki tunelowej. Hamas, ale też inne organizacje terrorystyczne wyspecjalizowały się w budowaniu tuneli również do przerzutu części kontrabandy, ale również chociażby towarów do strefy Gazy poprzez granicę z Egiptem. A więc to doświadczenie jest, no nie powiedziałbym duże, ono jest gigantyczne, dlatego że ono obejmuje bardzo długi okres czasu, kiedy te inwestycje były przeprowadzane, z drugiej strony doskonalenie się, nawet pod wpływem bardzo efektywnych ataków izraelskiego lotnictwa w tej wspomnianej przeze mnie operacji Guardians of the Wall. Także każdy kolejny dzień to na pewno wielkie dylematy, jeżeli chodzi o siłę operacji specjalnych Izraela, ale również dowództwo Cehalu w wymiarze takim całościowym, bo przygotowanie uderzeń na obiekty pod ziemią jest skomplikowane, a przygotowanie operacji, która ma na przykład na celu eliminację terrorystów albo walkę w podziemiach, jest jeszcze bardziej skomplikowane, jeszcze bardziej utrudnione. Nie mówiąc już o kwestii odbijania zakładników, bo z drugiej strony cały czas tego typu operatorzy, jak właśnie tych jednostek wyspecjalizowanych izraelskich, muszą brać pod uwagę, że Hamas, palestyński islamski dżihad nie będą bierne. Nie tylko jeżeli chodzi o konstrukcję, ale przede wszystkim zabezpieczenie tuneli, stworzenie zagrożenia dla potencjalnych napastników właśnie poprzez improwizowane ładunki wybuchowe, poprzez różnego typu elementy, które mogą być również zakamuflowane, a stanowić problem dla żołnierzy walczących pod ziemią. Zapadnie. Różnego typu również momenty, gdzie może dojść do zawalenia, czy chociażby tunelu, czy też tego typu obiektu poprzez celowe działanie strony, która używa go tutaj chociażby w tej aktywności terrorystycznej. Olbrzymi problem planistyczny, olbrzymi problem operacyjny, a być może, jeżeli byśmy spojrzeli na skalę i skomplikowanie tych obiektów, które ciągną się kilometrami pod strefą Gazy, ale też się ciągną kilometrami pod chociażby tutaj południowym Libanem, w wymiarze strategicznym. Stąd też
nie da się ukryć, że Izrael jest jednym z prokursorów współczesnej właśnie walki pod ziemią, obejmując zmiany doktrynalne. Doktryna zakładająca tak naprawdę szkolenie, sposób prowadzenia działań pod ziemią, ale też tych technologicznych nowinek, nasycenia na przykład systemami bezzałogowymi, jeżeli mówimy o roboty, które mogą ułatwić wykrywanie improwizowanych ładunków wybuchowych, ale też ukrytych żołnierzy, ukrytych właśnie tutaj pułapek różnego typu, nie tylko związanych z materiałami wybuchowymi. To jest też kwestia szkolenia, które jest gdzieś tam oddolnie również budowane, jeśli chodzi o dowódców poszczególnych jednostek, nawet nie tylko tych wyspecjalizowanych. Ale to też jest planowanie wywiadu, to też jest prowadzenie wywiadu, zdobywanie informacji, umiejętne aktywowanie środków osobowych, ale też środków technicznych, od różnego typu sensorów, które wykrywają budowanie, poprzez chociażby użycie obserwacji, jeżeli chodzi o kwestie geologiczne, jeżeli chodzi o kwestie poruszania się osób, które wchodzą i wychodzą z tego typu obiektów i mogą w przypadku analizy danych wskazywać, że pod nim znajduje się na przykład podziemna komora, czy też elementy całych tuneli, które oplatają strefę Gazy. Także dzisiaj, jeżeli mówimy o wojnie tunelowej, to patrzymy na Bliski Wschód, dlatego że to na Bliskim Wschodzie kształtuje się współczesne podejście do tego typu zagrożeń, tego typu pola walki, które gdzieś tam musi być brane pod uwagę, tak samo jak zaczęto dopiero teraz na większą skalę brać pod uwagę potrzeby związane z odbudową wiedzy na temat walki okopowej na współczesnym polu walki, biorąc pod uwagę doświadczenia ukraińskie. Czy Izrael przyniesie podobne doświadczenia, jeżeli chodzi o zdobywanie, penetrowanie skomplikowanych tuneli, też tych schronów, o których mówiłem, obiektów produkcyjnych, no to zobaczymy w przeciągu najprawdopodobniej nawet nie godzin, ale może nawet i minut, jeżeli patrzymy na to, jak szybko i dynamicznie zmienia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Także no tutaj bardzo ostrożnie należy podejść do skali działań pod ziemią, ale te działania na pewno zostaną podjęte, czy to poprzez działania lotnictwa w celu niszczenia tego typu obiektów, co widzimy, czy to poprzez wysoce prawdopodobne działania najpierw sił operacji specjalnych, a być może jednostek regularnych w momencie, kiedy one zostaną wprowadzone w dużej ilości, dlatego że nie da się opanować terenu, pomijając to, co znajduje się pod nim.